Tak się złożyło, że spotkałem Tadeusza Ptaszewskiego, który został desygnowany na projektanta Nowej Huty, który zaproponował mi, ażeby przyjechać do Krakowa i włączyć się w ten cały wielkie przedsięwzięcie związane z projektowaniem miasta. Oczywiście dla młodego architekta, który ma 26 lat, prawda, to była okazja niezwykła zupełnie. Był to niewielki stosunkowo zespół kolegów z Warszawy, kolegów głównie z Krakowa, grupa ludzi znakomicie się rozumiejących, nie mających właściwie związku z tworzonym systemem, prawda, który u nas został wprowadzony. Natomiast mieliśmy przed sobą zadanie konkretne, zaprojektować miasto tak, żeby ono w jakimś sensie spełniało możliwie najlepiej potrzeby ludzkie. To miasto było zasiedlane równocześnie z budowaniem. I to miało ogromny wpływ na całą koncepcję miasta, na etapy realizacji. Pierwsze osiedle, które miałem przyjemność projektować, to było osiedle wtedy nazwane B2, na około 6 tysięcy mieszkańców, położone w północnej części miasta. Muszę powiedzieć, że miałem bardzo ograniczony czas na projekt tego osiedla. Byłem w Warszawie wówczas, w jakimś pokoju hotelowym siedziałem, potem w pracowni, tam było parę pokoi na ulicy Wierzbowej i telefony z Krakowa, że natychmiast trzeba projekt dostarczyć, bo inaczej postawią 40 domów rząd typowych i koniec, bo nie ma czasu. Następnie zajmowałem się osiedlem tym centralnym, osiedle B3, położone tutaj w rejonie Placu Ratuszowego. Ratusz nie powstał, ten plac troszeczkę inaczej ukształtowany, właściwie dzisiaj skwer zielony powstał w tym miejscu, ale to było znamienne osiedle, bo ono w jakimś sensie podsumowywało już dorobek doświadczeń poprzednich lat. Cała ta dzielnica, jak widać, jest tutaj na zdjęciu lotniczym i co tutaj jest charakterystyczne, to że została zrealizowana dokładnie, jak porówna się rysunek właśnie tego pierwszego osiedla z zdjęciem lotniczym, to widać, że nawet pozycja drzew jest dokładnie taka, jaka była zaprojektowana. To się w życiu mnie nigdy nie zdarzyło więcej, żeby dokładnie taką wielką jednostkę mieszkalną zrealizować dokładnie według projektu. Kiedyś zaproszono nas do Warszawy z okazji projektu Pałacu Kultury. Otóż ten pałac, wiadomo, kto projektował, architekt Rudniew, przyjechał do Polski. Ogromne modele, wielka konferencja i zafascynowanie tym projektem, że to jest właściwie nowa epoka rozwoju architektury. Powstaje coś wspaniałego. Tak słuchaliśmy to wszyscy z pewnym takim sceptycyzmem, aż nagle jeden z naszych znakomitych architektów, dobrym architektem był, ale zaangażowany niezwykle w realizację socrealizmu w Polsce, zaproponował, żeby taki pałac w troszkę mniejszej skali postawić w Nowej Hucie. Tam jest taka skarpa, prawda, na tej skarpie przy tym postawić taki pałac. To byłaby wspaniałe uczczenie właśnie tego świadectwa. No, oczywiście było to, śmialiśmy się z tego, ale w tamtych czasach takie decyzje podejmowane były no, czasami w nieoczekiwanym zupełnie czasie przez nieoczekiwanych ludzi. Udało się z czasem jakoś wytłumaczyć, że to nie jest najlepsza propozycja i taki pałac nie stanął. Huta okazuje się, że ma ogromny potencjał rozwojowy. Ja przynajmniej tak widzę. Nie naruszając tego układu, który jak mówię już jest pod opieką konserwatorską, można przede wszystkim wprowadzić nowe funkcje. Trzeba wprowadzić nowe funkcje. Trzeba wprowadzić funkcje nauki, funkcje rekreacji, funkcje kultury. To wszystko jest możliwe.
trzeba zakończyć realizację. Huta nie została skończona. Głównie chodzi o założenie północ-południe tej głównej osi kompozycyjnej obejmującej Aleję Róż, plac centralny, park nazwany Parkiem Starorzecza Wisły z łąkami nowochódzkimi. To wszystko są wspaniałe elementy, które można i należy zakończyć, zrealizować, zmienić nastawienie do Hut. Jesteśmy studentami Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej. Mieliśmy okazję zaprezentować nasze pomysły dla nowej huty w Awinianie. Nasz projekt nigdy nie będzie zrealizowany, ale jest to koncepcja bardzo nowatorska, głos w debacie na temat przyszłości nowej huty. Nasza koncepcja zakładała i zakłada zmienność przestrzeni Placu Centralnego w czasie i to zarówno w ramach pół roku, jak i również pewnych konkretnych wydarzeń, które swoim działaniem wpływałyby nawet na kształt architektury placu. Tereny na południe od Placu Centralnego byłyby tymczasowo zadaszane za pomocą zdejmowalnego, rozmontowywalnego przekrycia zadaszenia, które poszerzałoby zakres użytkowania przestrzeni publicznej, a zarazem po prostu w prosty sposób umożliwiałoby korzystanie z tej przestrzeni wspólnej w zimie czy w czasie niepogody. W zimie plac centralny, który w lecie jest obniżony o 5 metrów, jest przykryty specjalnymi płytami. Dzięki temu możemy chodzić zarówno na górnej powierzchni tego placu, jak i na dolnej. Nasz plac jest wielopoziomowy, wielopłaszczyznowy i wiąże różne miejsca w mieście właściwie. W tym przypadku jest to struktura miejska oraz struktura zielona, tak jak łąki nowochódzkie.